Mam troje małych dzieci, czternastoletniego syna Antoniego, 12 dwunastoletnią córkę Aleksandrę i dwójpółroczną córkę Janinę. Bardzo bym chciał, żeby w sytuacji, w której będziemy chcieli albo będziemy musieli stanąć przed sądem, żebyśmy byli spokojni, że ten sąd jest niezależny od jakiejkolwiek opcji politycznej i że nasza sprawa ma szansę, że nie musimy się bać, że stajemy wobec jakiegoś działacza, i że wyrok może być z góry ukartowany. Może tak nie być, ale zawsze może być takie podejrzenie w sytuacji, w której sąd jest wybierany i wyznaczany przez polityków. To są ostatnie bastiony niezależności. Walczmy o tę niezależność.